Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, druk 1518. Senat w jedynej poprawce zaproponował, aby rozszerzyć katalog sytuacji, w których pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia rozkładu czasu pracy. Dotyczy ta zmiana artykułu 129 paragraf 4 Kodeksu Pracy. Obecnie pracodawca nie ma, w przyjętej przez Sejm ustawie pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia rozkładu czasu pracy, jeżeli rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy albo z umowy o pracę lub w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań. Senat rozszerzył ten paragraf, dodając jeszcze, że tam, gdzie nie ma zapisu okresu rozliczeniowego czasu pracy, który jest ustalany w układzie zbiorowym pracy, czy w regulaminie pracy, może być określony w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalania regulaminu pracy, jak również w kolejnym punktach dodał, że również tam, gdzie na wniosek pracownika rozkład czasu jest dokonywany na indywidualny rozkład czasu pracy czy ruchomy czas pracy, to wtedy również nie trzeba uwzględniać takiej poprawki. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach pozytywnie rekomendowała przyjęcie poprawki Senatu i to wnoszę do Wysokiej Izby. Dziękuję bardzo.